Szczęść Boże. Ojciec Wojciech poprosił mnie o opracowanie czytań na Triduum Paschalne pod względem wymowy. Pierwsza prośba, najważniejsza. Proszę Państwa, czytajcie wolniej. Wymowa sceniczna, czy też wymowa publiczna, powinna być wymową wolniejszą od tej potocznej, żeby mogła dotrzeć do słuchających, zwłaszcza jeżeli jest w kościele pogłos, to tekst musi wybrzmieć. Może być wrażenie u czytającego pewnej sztuczności, nienaturalności, ale żeby to przełamać, warto poćwiczyć głośno, czytając przed kimś. Czytając wolniej i ten ktoś nam powie, czy jest to jeszcze naturalne, czy już nie. Proszę Państwa, wymowa sceniczna jest wymową sztuczną, wymyśloną. Trzeba się jej nauczyć. Taka wymowa jest podporządkowana po pierwsze wyrazistości. Tekst musi dotrzeć do słuchającego. No i po drugie estetyce. Wszyscy wiemy, że końcówki słów są bardzo ważne w języku polskim. Dlatego w tekstach opracowanych, tych czytaniach, będzie bardzo dużo podkreśleń właśnie końcówek słów. Zacznę od najprostszej. Jeżeli na końcu słowa mamy głoskę ch albo ch, to musimy pamiętać o tym, żeby zachować sobie powietrze potrzebne do wymówienia tych głosek. One po prostu mogą zaistnieć wtedy, kiedy my wydmuchniemy z siebie powietrze. Będą podkreślone na końcu słów głoski półotwarte. L, W, M, N, N, R. Dlatego je podkreśliłem, ponieważ w wymowie potocznej jak najbardziej poprawne jest ubezdźwięcznienie tych głosek. Natomiast w wymowie scenicznej trzeba te głoski wymówić dźwięcznie, ponieważ żeby zaistniały w pewnej odległości od mówiącego, muszą zachować dźwięczność. Jeżeli ubezdźwięcznimy je, one po prostu po kilku metrach przestaną być słyszalne. Podkreśliłem też literkę on na końcu wyrazów, żeby zwrócić uwagę na poprawną wymowę. Można popełnić trzy błędy. Jeżeli nie puścimy powietrza do nosa, on jest samogłoską nosową. Jeżeli nie puścimy powietrza do nosa, wyjdzie o, czyste o. Co zrobię, lubię. Jeżeli nasze wargi drgną, kiedy wymawiamy głoskę on na końcu wyrazu, to wyjdzie ou, są, zrobią, lubią. I błąd bardzo rażący. Są, zrobią, lubią. Kiedy zamkniemy usta, wydając jeszcze dźwięk, to faza nosowa głoski on zamieni się w m. M. Są, zrobią. Pamiętajmy, usta nieruchome, otwarte, dopóki wydajemy dźwięk. Są, zrobią, lubią. On. Przekreśliłem też ogonek w literce E na końcu wyrazu. Przyjęło się już w wymowie
potocznej i stenicznej też, że kiedy na końcu wyrazu jest literka ę, wymawiamy e. Sie, cie, lubię, robię. Ktoś może się pokusić z powodów estetycznych na to, żeby to ę delikatnie zaznaczyć, taką półnosowością, ale to bardzo delikatnie. Proszę pamiętać, żeby to nie było takiej pełnej nosowości. Się, zrobię, lubię. Brzmi to nieładnie, pretensjonalnie. Najbezpieczniej jest mówić po prostu e. Pojawia się też taki znaczek w kształcie litery T odwróconej do góry nogami. On się pojawia między słowami. Kiedy słowo kończy się na samogłoskę i drugie zaczyna się od samogłoski, zwłaszcza tej samej, koniecznie trzeba te słowa oddzielić. Nie wolno ich łączyć. Jeżeli słowo kończy się na spółgłoskę i drugie rozpoczyna się od spółgłoski, która ma to samo miejsce artykulacji, bo to może być głoska dźwięczna lub bezdźwięczna, to też musimy oddzielić, żeby się te słowa nie zlewały. Są tak zwane wyrażenia przyimkowe i w tekście one są zaznaczone tak, że łączy łuczek, przyimek z następującym po przyimku słowem od spodu i jednocześnie taka pionowa kreseczka nad pierwszą sylabą słowa następującego po przyimku. Już mówię, o co chodzi. Wymowa musi być łączna, ale dążymy do pierwszej sylaby słowa następującego po przyimku, żeby nie akcentować przyimka, zwłaszcza kiedy on musi być wymówiony dźwięcznie, ponieważ ta dźwięczność końcówek przyimków, ona jest ruchoma. Jeżeli słowo następujące po przyimku rozpoczyna się od głoski dźwięcznej albo od samogłoski, wymawiamy końcówkę przyimka dźwięcznie. Jeśli rozpoczyna się następujące po przyimku słowo głoską bezdźwięczną, końcówkę przyimka wymawiamy bezdźwięcznie. I tak, na przykład wiego, wiego, żeby nie wyszło wyjego. Nie akcentujemy w, tylko dążymy do i, wiego, do tej syraby je, wiego, wiego. Kiedy mówimy w tym, to oczywiście bezdźwięcznie, w tym, ale też dążymy do w tym, w jego, w drogę, nad tobą. Tu jeszcze jest dodatkowa trudność, bo są dwie spółgłoski t, 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 t. Trzeba je minimalnie oddzielić, nad tobą, żeby one obydwie zaistniały. Kiedy w środku wyrazu pojawia się literka ę albo on, to jeżeli się pojawia przed z, s, ż, szy, wymawiamy z pełną nosowością. I tutaj żadnych znaczków nie będzie. Natomiast jeżeli faza nosowa zamienia się na ny, albo na my, albo na ni, to nad literką ę albo on napisałem właśnie en, em albo en. Jeżeli tej fazy nosowej nie ma, nie występuje, na przykład przed głoską ły, to wtedy pisałem nad literką ę albo on, takie e albo o. Jest jeszcze taka jedna skomplikowana rzecz, kiedy faza nosowa zamienia się na ny, to to ny wymawiamy w tym samym miejscu artykulacji, w którym wymawiamy następującą po tym ny głosce. Na przykład święty, to ny jest tam, gdzie ty. Początek też. Rządzić, to ni jest tam, gdzie ci. Rządzić. Wyciągnąć. Ciąg, on, to o, o, n, ny jest tylnojęzykowe. Tam, gdzie g, ciąg.
wyciągnąć, a nci jest tam, gdzie ci wyciągnąć. Ni jest tam, gdzie ci wyciągnąć. Wyciągnąć. Tak? A na przykład wyciągnął, czyli mamy o, tak? Wyciągnął przed ły. Ściągając, ściągając. Onc przed cy, onc. I przed g jest tylnojęzykowe. Ściągając, ściąga. Tak, tak, ściąga. Ściąga, ściągając.